To znowu oni. Polak, który trząsł farmieniem złota w MMO. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciężki rynek, nie? Zarabianie na RMT, czy zarabianie na farmieniu golda, czy coś w tym stylu. Poznałem parę osób, które parało się na przykład w dawnych latach farmieniem golda w WoWie albo tamtych tokenów. To ciężka sprawa konkurować z Chinolami, nie? Azjaci to generalnie mają monopol na to. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Dosłownie w każdej ilości, boty są w każdej grze, w której farmienie cokolwiek daje. Miałem stworzone 28 tysięcy kont. To zawsze był strach. Było dosłownie kilka osób na świecie, które miały do tego dostęp. Po prostu zaopatrywałem największych. Oni byli stałym rynkiem zbytu dla mnie. Kto płacił, ten rządził serwerem. Dało się tam funkcjonować na tym szczycie bez korzystania z takich usług, jakie ty pełniłeś. Nie. Właśnie, teraz jeszcze bardzo rozwijający się rynek boterski. Kiedyś widziałem taką scenę, co ktoś nagrał z jakiejś jednej z największych azjatyckich farm w WoWie, nie? I chłop miał dosłownie całą halę wypełnioną monitorami. Takie trzy rzędy tak naprawdę monitorów. Nie wiem, ile tam było tych monitorów, kurwa, chyba ze 100. I na każdym bot zapierdalał w WoWie, nie? I tam farmił jakieś surki albo golda albo coś w tym stylu, nie? Kiedy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Mariusz i chodziliśmy do niego grać w Tibie, bo mieliśmy wspólną postać. I kiedyś Mariusz mówi, że ma mnóstwo kasy i może nam kupić itemy. Golden Legi, Demon Shielda, Royal Helmet, Bochy. Pytamy więc z Boguszem, bo na jednej postaci graliśmy we trzech. Mariusz, skąd masz tyle ceceków, czyli pieniędzy tibijskich? A Mariusz odpowiada, tata załatwił. My skonsternowani z Boguszem, jak to? Przecież twój tata nie gra w Tibie. No i Mariusz mówi, patrz, tata tutaj wchodzi na Allegro, wpisuje CC Refugia, czyli serwer, na którym graliśmy i zobacz, i masz. Byliśmy w szoku, był to koniec naszych finansowych problemów w Tibi. Stocha golda od starego, pasuje. Aż do momentu, aż nie pokłóciliśmy się o to konto i tata Mariusza nie kazał nam oddawać itemów, które nam kupił. Wtedy nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że popełniliśmy ciężki grzech, z którego najpewniej powinniśmy wyspowiadać się u MMORPG-owego księdza, bo gold w Robloxie z wszystkich gier sieciowych psuje ekonomię gry i jest ściśle powiązany z problemem występowania botów w grach. Każdego dnia w mnóstwie gier sieciowych spada kilkanaście tysięcy kont w wyniku banhammerów. Ale jak to jest być po drugiej stronie? Jak to jest odpalać 120 klientów gry jednocześnie? Ile można na tym zarobić i czego nie wiedzieliście o graczach stopek serwerowych? Udało nam się porozmawiać z kimś, kto zajmował się tym przez lata. Z wiadomych przyczyn chciał pozostać anonimowy. Przez wiele lat zajmowałem się farmieniem przedmiotów oraz wirtualnych walut w grach MMO. Było to robione na możliwie dużą skalę, przy dużej ilości i nakładu finansowego, i nakładu czasu. No i tak to działało przez jakieś 12-13 lat. Początkiem była Tibia. Wszystko zaczęło... Niezła kariera, nie? 12-13 lat farmić itemy w grach. Ale kto jest winny? Rynek nienawidzi próżni i jakby nie było popytu na to, a w każdej grze nie ma znaczenia, czy to jest jakaś bociarnia w jakimś WoWie czy w Tibi. Nie ma znaczenia, czy to są cheaterzy, którzy jak odkurzacze wciągają przedmioty w Tarkowie. To po prostu gracze są śmietnikami, którzy nie wiem po chuj oni grają w te gry tak naprawdę, bo dla mnie nie wiem, cheatowanie, szczególnie w grze multiplayer albo kupowanie przedmiotów za prawdziwy hajs, żeby poczuć się kimś w grze komputerowej. Ja uciekam do gier komputerowych, żeby nie musieć się poczuć kimś, tylko żeby sobie sobą być, no nie, w grach komputerowych, więc ja nie wiem, co ludzie mają w głowie, żeby a tak, kupię sobie tutaj najlepsze itemy w Dark and Darker, albo kupię sobie golda w Tarkowie albo w WoWie i co? I gówno. I fan z gry rozjebany. Czuło się... W 2003-2004 roku zacząłem grać, prześcigać innych, no ale cały czas było mało, więc szukałem jakichś metod, które jako jeszcze tam dziecko nastolatek mogłem wprowadzić, żeby mieć więcej, mieć przewagę. Boty są w każdej grze, w której farmienie cokolwiek daje. Automatyzacja jest bardzo prosta, nie jest czymś, co można nazwać jakąś tajemną wiedzą. Jedynie co, trzeba po prostu myśleć analitycznie i da się zrobić w zasadzie wszystko i da się być niewykrytym. Ja od zawsze byłem... Nie zastanawia kwestia, jak rozwiązał podatki, że go nie ścigali?
Wydaje mi się, że to łatwo można strukturę poza granicami sobie ustalić, żeby te pieniądze po prostu przepychać w taki sposób, że urząd skarbowy się nie zainteresuje. Jakby skala jest zbyt duża, żeby od razu dopierdalali. Jakby wpadł to pewnie z przypadku, a nie dlatego, że ktoś to namierzył. Która do wszystkiego podchodziła bardzo analitycznie. Zawsze starałem się znaleźć jak najprostszy sposób rozwiązania danego problemu. Pierwsza automatyzacja, której dokonałem, to był Fishbot, który był tam w pewnym stopniu napisany przeze mnie. Pozwalał on odejść od komputera, a postać łowiła. Był zapas pożywienia po to, żeby przepalać manę, bijać się wyższym level. Później znajomi, ej, skąd masz tyle tego, może byś się podzielił i tak dalej. No, ja tak średnio się dzielić, ale mogę sprzedać. No i stwierdziłem, że jeżeli jest zainteresowanie, jest popyt, to musi być podaż. Później szukałem innych rozwiązań. Starałem się jakoś zautomatyzować możliwie dużo czynności, które wykonuje się w grze, po to, żeby móc robić to przy najmniejszej jakby ilości. Poza tym też nie jest powiedziane, że on nie jest dobrym obywatelem, który płaci podatki, nie? Wątpię, że Urzędu Skarbowego obchodzi, że on zarabia przez botowanie w grze komputerowej czy cheatowanie w grze komputerowej. Normalnie jest dane tyle zarobione, tyle podateczku, dziękuję bardzo, do widzenia. Sąsiadce się kłaniasz na klatce schodowej i pasuje robota, nie? Mojego czasu, mojej energii. No i po kilku latach zaopatrywałem znajomych i całkowicie przypadkowych ludzi właśnie w złoto, przedmioty. To, że z usług goldfarmerów czasami korzysta ojciec chcący zrobić prezent grającemu w Tibie dziecku, to nie jest cała opowieść. Jaki jest model klienta? Jaki jest typowy klient usług goldfarmera? Profile powiedziałbym, że są dwa. Pierwszy profil klienta to jest osoba, która zajmuje się power gamingiem. Ja na początku byłem w szoku, że w wielu wypadkach naprawdę cena nie gra roli. Tu wchodzą pieniądze praktycznie dowolne, byle żeby jak najszybciej ten progres się pokazywał, żeby móc jak najbardziej efektywnie wykorzystać każdą minutę gry. Tacy, którzy zajmowali się tym graniem z walką o topkę, oni byli takim klientem, który kupował dużo, robił duże zamówienia, to były zamówienia cykliczne. Drugim profilem to jest gra... To jest też porąbane, że gracze jakby żądają i pragną tego progresu, a nie tak, no ja na przykład tak mam, że ja się cieszę drogą progresu, nie? Że jak dostanę coś w grze od razu, bez jakiegoś odpowiedniego natrudzenia się, spędzenia czasu, zainwestowania, nie wiem, wyuczenia się czegokolwiek, to dla mnie to od razu traci wartość i jest bezużyteczne, nie? A jak coś spędzę nad czym czas, rzeczywiście tam pokminię, pokombinuję, to wtedy dopiero to tak naprawdę jakby ta meta ma dla mnie jakąś wartość. Nie? Gracz, który po prostu chce sobie pograć, widzi jak inni mu uciekają, nie ma czasu na to, żeby przejść przez wszystkie takie podstawowe stadia gry, zrobić wszystkie questy, więc po prostu posiłkuje się dodatkowym złotem po to, żeby móc gonić innych, nie wkładając w to tyle czasu, co inni. Dało się tam funkcjonować na tym szczycie bez korzystania z takich usług, jakie ty pełniłeś? Nie. Nie, zdecydowanie nie dało się. Jeżeli chodzi o Tibie, tam mamy podział na serwery PvP i non-PvP. Serwery PvP ograniczają się do tego, że jedna gildia wprowadza swoją dominację na serwerze, a tą dominację wprowadza albo przez zebranie najwyżej położonych graczy, albo przez wygrywanie wojen z innymi gildiami. I jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzymać im tempa, nie jesteśmy w stanie płacić im odpowiednio dużo, no to nie jesteśmy w stanie grać powyżej pewnego poziomu. Kto płacił, ten rządził serwerem. Kiedy polscy uczniowie podstawówek zastanawiali się nad tym, co jest królem MMO, Metin 2 czy Tibia, goldfarmerzy zdawali się mieć na to pytanie odpowiedź. Stanowczo najwięcej farmione było w Metinie. Zacząłem grać w Metina przez to, że zauważyłem, że na serwerach aukcyjnych znacznie większy... Ej, przepraszam, nie? O ile jeszcze... Rozumiem, że niektórzy grali w Tibie, ale ludzie, co grają w Metina, to chyba był... Alkohol konsumowany przez rodzicielkę, nie? Podczas ciąży. Naprawdę, kurwa, Metin to jest taka zjebana gra. I wiem, że się zaraz mnóstwo osób odpali i powie, co ty pierdoli, ty się kurwa chuja znasz, ale naprawdę jak można w Metina kurwa grać? Opór jest w tej grze niż na przykład w Tibi. Pograłem w granicach 3-4 miesięcy całkowicie legalnie po to, żeby zobaczyć co, gdzie, z kim, dlaczego, połapałem jakieś kontakty, żeby farmić. Kluczowe jest to, żeby wiedzieć o grze możliwie dużo. Podchodząc do gry po raz pierwszy, mając do dyspozycji wszystkie narzędzia, które są dostępne w sieci albo które zrobi się samemu, raczej niemożliwe jest, żeby wykorzystać to w jakiś optymalny sposób. Problem jest to, że
deweloperzy zawsze zabezpieczają się przed ludźmi, którzy starają się w jakiś sposób nieuczciwie zdobyć przewagę. Znajomość tego, jakie są mechaniki gry i w jaki sposób działają poszczególni deweloperzy, poszczególne systemy anti-cheatowe, jest klucz do tego, żeby być efektywnym podczas tego typu zajęcia. No i zaczęło się farmienie. I to farmienie to był najdłuższy etap, bo to działo się na praktycznie każdym polskim serwerze, który kiedykolwiek istniał. I było na ogromną skalę. Farmione nie było dlatego, że jakoś wybitnie uwielbiałem tą grę, tylko dlatego, że był największy rynek zbytu. Biznes. Rynek, na którym można było sprzedać wszystko i dosłownie w każdej ilości. Co jakiś czas pojawiały się nowe serwery. Na tych nowych serwerach był wyścig niesamowity. Sprzedawałem ludziom walutę i przedmioty i oni traktowali to jako inwestycje, bo później przekraczając pewny poziom mamy dostęp do też przedmiotów, które są unikalne wtedy na serwerze i można na nich całkiem pokaźnie zarobić. Topka walczyła o to, żeby jak najszybciej dostać się do odpowiednich lokacji, gdzie mogli dropić, lutować rzeczy, które sprzedawali później za ogromne pieniądze. I w większości przypadków wyglądało to tak, że te przedmioty były kupowane też za pieniądze, które były kupione od farmerów. Zdobyte fanty trzeba było gdzieś upłynnić. Gdzie się je sprzedawało i czy na pewno były to portale aukcyjne? Jeżeli chodzi o takie farmienie, gdzie raczej nie chcemy być stratni, to nie farmimy w nieskończoność. Z każdą minutą farmienia istnieje szansa, że mimo wszystko wleci ban. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, nie w każdej grze, nie na każdym serwerze da się sprzedać to, co wyfarmimy. W takim power farmieniu ważne jest to, żeby na początku, zanim poświęcimy jakieś środki, poświęcimy... Ale gość brzmi jak taki bardzo, bardzo dobrze zorganizowany przedsiębiorca, nie? Że on na pewno ma Excele, które jasno wyliczają, ile kosztuje dany bot, ile ma żywotności, jakie jest zagrożenie tego, że zostanie zbanowany, jak szybko to trzeba upłynnić, jaki będzie koszt, jeśli będzie jakaś strata, poświęcony czas na postawienie nowego i tak dalej, nie? Ja to bym chciał właśnie takie twarde liczby zobaczyć, nie? Statystyki, które on na pewno ma. Na pewno ten chłop prowadził takie statystyki, gdzie miał te wszystkie boty wylistowane, ile one zarabiają, w jakim czasie zarabiają, gdzie jest popyt, gdzie jest większe niebezpieczeństwo, gdzie jest to łatwiejsze do zrobienia. To jest, no, jakby nie jest to spoko, jakby ja to absolutnie krytykuję i najbardziej to krytykuję osoby, które są nabywcami takiego. No, rynek nie lubi próżni, więc nie można tak bardzo winić tego gościa jak osoby, które rzeczywiście to kupują. Ale sam fakt przedsiębiorczości, zorganizowania i samo zaparcia, żeby coś takiego kontynuować, a wiadomo, że na pewno mu się to opłacało, inaczej by tego nie robił, jest godny podziwu, nie? Czas znaleźć po prostu odbiorcę tego, co chcemy sprzedać. No i przeważnie w TB były to gildie, które skupowały złoto, które skupowały przedmioty, plecaki z runami. Przeważnie były to zamówienia, które były wcześniej. 90% całego złota, czy to w TB, czy to w Metinie, czy to w grach przeglądarkowych, większość było na zamówienie. To nie szło przez żaden portal aukcyjne, to zawsze był strach. Starałem się mimo wszystko, żeby nie zostawiać po sobie zbyt wielu śladów, bo... No, bez kitu, jakie rozkminki, nie? Jakby jakiś kartel narkotykowy prowadził, jebaka. Szczerze grałem w Tibie za gówniaka, ale nigdy nie mogłem się przekonać do Metina. W chuj znajomych grało i namawiało, ale jakoś mając wybór, wolałem napierdalać kukłę w Tibie niż te skałki w Metinie, czy jak tam one się nazywały. Ja mnie w ogóle szał tibijski ominął, bo ja już chyba wtedy... Miałem ten okres, gdzie wcale nie grałem w giereczki, bo ja tak pomiędzy 17 a 26 rokiem życia zero tak naprawdę gier, no chyba, że szybka partyjka w Nazi Zombies w Call of Duty się zalicza do tego w akademiku na Xboxie kolegi, ale takim rzeczywiście dedykowanym graczem, no to w ogóle nie byłem. Ale jeśli chodzi o Metina, to ja jeszcze jak byłem gnojem w liceum, to moją główną motywacją nawet było to, żeby dorobić się w jakiejś tam pracy wakacyjnej, nie wiem, jakieś tam pielenie buraków, zbieranie wiśni, rozdawanie ulotek, jakiś pomagier na budowie czy coś w tym stylu. Było to, żeby zarobić sobie pieniądze, kupić sobie subskrypcję do WoWa i naśmiewać się z innych, że są biedakami i że grają w jakieś upośledzone gry. Początek tego całego procederu był kiedy jeszcze nie miałem 18 roku życia. Portale aukcyjne zawsze zostawiają jakiś ślad. Zawsze w jakiś sposób da się to powiązać z konkretną osobą. Tak więc ja działałem akurat tak, że po prostu zaopatrywałem największych. Oni byli stałym rynkiem zbytu dla mnie. Przelewy przechodziły na PayPala, przechodziły PaySafe kardy czasami, które też były potrzebne mi po to, żeby móc w tych grach kupować przedmioty potrzebne do najefektywniejszego zdobywania przedmiotów i złota. No a czas...
To jest też ciekawe, nie? Że chłop, kurde, nawet na swoje boty kupował przedmioty, był jakby częścią rynku, żeby z przedmiotów, żeby z inwestycji zrobić więcej pieniędzy. No kurde, no po prostu prawdziwy z krwi i kości przedsiębiorca. Czasami była to po prostu gotówka do ręki. W przypadku takich największych klientów zdarzały się sytuacje, kiedy spotykaliśmy się w jednym z większych miast na Śląsku, po to, żeby po prostu pogadać, czego on oczekuje, co ja jestem w stanie zaoferować, jak długo będę mu potrzebny, ile on jest w stanie za to zapłacić. Ciężko jest jednoznacznie określić konkretną kwotę. Bywało naprawdę różnie. Dużo zależało od tego, czy deweloperzy starali się walczyć, czy mój pomysł na to, w jaki sposób zdobywać przedmiot. Na przykład takie Escape from Tarkov, ja jestem święcie przekonany, że oni przymykają oko na problem cheatowania i właśnie przez cheatowanie farmienia waluty, czy tam przedmiotów, czy coś takiego. Może teraz coś się zmieni, jak Edge of Darkness zostało zdjęte, ale wątpię, szczerze wątpię. Jestem przekonany, że oni bardzo dobrze sobie zdają sprawę, że idzie fala banów i ta fala banów jest dobra dla PR-u, ale z drugiej strony dobrze wiedzą, że wystarczająco dobrze zarabiają cheaterzy na sprzedawaniu swoich cheatów albo chociażby na farmieniu przedmiotów za pomocą cheatów, żeby kupić sobie kolejne dwa konta, więc im wpada hajs do kieszeni, a jeszcze im zostaje profit, który no, sprawia, że robią to, co robią. Złoto jest unikalne. Jakie było zapotrzebowanie? Czy powstawały nowe serwery? Czy miałem tam dużą konkurencję? W najlepszym roku mogło to być w granicach 120-150 tysięcy złotych. Orzesz, kurwa! 150 koła? No myślałem, że to były mniejsze kłopoty, ale tutaj to widzę, że to nie był biznesik, tylko korporacja. Zabrzmi jak boomer, ale mój umysł nie może pojąć tego, jakim przegrywem życiowym i piwniczakiem trzeba być, żeby oszukiwać i tryhardować w głupiej gierce. Znaczy, ej. Tryhardowanie to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, nie? Jakby może być casualowym graczem, jakby niekompetytywnym, może być kompetytywnym graczem, tryhardować, ale to no, musi się mieścić w ramach fair play. W ramach jakiegoś, kurwa, no nie bycia który no, próbuje w nieuczciwy sposób zdobyć przewagę, nie? Jak to wyglądało od środka? Ile rzeczy można, a nawet trzeba było zautomatyzować? W Metinie... Nie, no, miesiąc chyba, miesiąc. ...skrypt, który zakłada konto e-mail, wpisuje ten e-mail w formularzu rejestracji, przechodzi przez cały proces i zapisuje to w odpowiednim pliku. To akurat jest najprostsze z tego całego procederu. W Metinie miałem stworzone 28 tysięcy kont. XD. Automatyzacja była na takim poziomie, że postać sama logowała się do gry, sama kontaktowała się z inną postacią, która posiadała kasę i przedmioty, handlowała tymi przedmiotami, ubierała je sama, szła w określone miejsce po to, żeby wbić level pozwalający na dalsze miejscówki, więc to było wszystko zautomatyzowane. Później taka postać, kiedy już miała określoną ilość złota albo znalazła określony przedmiot z określonym bonusem na przykład, skrypt był zaprogramowany w taki sposób, że ona teleportowała się w określone miejsce, tam logował się magazyn albo inna postać i dochodziło do przekazania tych przedmiotów bez mojego udziału, więc nie musiałem zbyt dużo robić. Z mojej strony wyglądało tylko tyle, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiegoś bardzo cennego przedmiotu. Z takich przedmiotów, które były cenne, przede wszystkim były bronie na 30 i 75 poziom, które miały obrażenia umiejętności i obrażenia, średnie obrażenia. I jeżeli przywarciło się i wypadł przedmiot z bardzo dużą ilością średnich obrażeń albo bardzo wysokimi obrażeniami umiejętności, no to wtedy wchodziła taka procedura, żeby zabezpieczyć możliwie szybko ten przedmiot przed ewentualnym banem. Taki przedmiot... On stworzył te programy, co robią wszystko za niego, czy znalazł w necie? Nie, no mówił, że tworzył. Ale możliwe, że też kupował. Pewnie w zależności od skomplikowania albo jego umiejętności, no to pewne rzeczy robił sam, a pewne rzeczy pewnie nabywał od podobnych do niego degeneratów. Potrafił być warty kilkaset, ponad 1000 złotych czasami nawet. Nigdy nie wiadomo było, czy kolejnego dnia nie obudzimy się i wszystkie konta, które były do tej pory zalogowane, są już zbanowane. Goldfarmerzy kojarzą się z botującym tabunem zombie bezmyślnie bijącym moby. To rzuca się w oczy, więc jak ważne było to, żeby pozostawać w cieniu? Na co trzeba było uważać, używając szeroko dostępnych narzędzi? Narzędzi na początku było mało, później pojawiało się ich coraz więcej. Natomiast z gotowymi rozwiązaniami problem jest taki, że dużo osób ma do nich dostęp i z takimi rozwiązaniami deweloperzy walczą w pierwszej kolejności. Dlatego najdroższe są customowe cheaty, nie? Które są jakby...
tworzone tylko dla ciebie, a nie na masową dystrybucję. Dlatego zawsze odpalając jakieś oprogramowanie, było ono co najmniej częściowo napisane przeze mnie, albo w dużej mierze skonfigurowane w taki sposób, żeby postać w grze, albo jakaś mechanika była typowo niecodzienna w stosunku do innych botów. W pewnym momencie mogę powiedzieć, że doszedłem do pewnej perfekcji. Były tysiące kont, których nikt nigdy nie miał prawa widzieć. Był taki okres około 8 miesięcy, kiedy działałem na jednej puli kont, nie było żadnego bana. Udało mi się skonfigurować wszystko w taki sposób, żeby moje postacie były całkowicie niewidzialne. Udało mi się znaleźć miejsca, do których praktycznie nikt się nie wybierał, a nawet jeżeli ktoś całkowicie przypadkowo się tam zjawił, to zanim moja postać wyrenderowała mu się na ekranie, ja byłem już wylogowany. Wszystko musiało być skonfigurowane tak, żebym był jak najbardziej niewidzialny. Po to, żeby osoba przechodząca obok mnie nie miała cienia podejrzeń, że mogę z czegoś korzystać. Jak powinna reagować postać w momencie, kiedy spotka kogoś innego, to jest moim zdaniem klucz, jeżeli chodziło o takie rozwiązanie. Gameforge, czyli studio od Metin 2, mają bane na cheaterów, wchodzisz na pierwszą dostępną mapę, a tam 100 botów poza bramami miasta. No bo Metin od podstawy to jest gra zaprojektowana na pay to win, więc twórcy mają po prostu w tym ogromny biznes, biorą w tym udział. Dlatego uważam, główny argument, dlaczego Metin jest grom dla ludzi chyba po wylewie, no jest to, że ta gra to jest od podstawy pay to win. Związania automatyzujące. W Metinie, w losowych miejscach na mapie, pojawiają się kamienie Metin, z których wylatują książki umiejętności, które potrafią być bardzo drogie, kamienie dusz, które też potrafią być bardzo drogie. Była postać, która teleportowała się w miejscach, w których statystycznie jest największa szansa na to, że ten kamień się pojawi. Ona nie biegała po mapie, ona się teleportowała z miejsca na miejsce. Jeżeli spotykała kogoś, to na chwilkę wylogowywała się, po chwili wracała z powrotem, teleportowała się dalej i szukała tych kamieni. Każda z tych postaci miała EQ, które pozwalało bardzo szybko taki kamień zniszczyć, po to, żeby maksymalnie zmniejszyć czas, w którym ktoś mógł nie zauważyć. Oprócz tego taka postać, która chodziła, biła określone potwory, nie zostawiała po sobie na ziemi żadnych śladów. Nie mogły zostać waluta na podłodze, niepozbierane przedmioty, absolutnie cokolwiek, co można by powiązać z daną postacią. Dobrze spreparowany soft był kluczem do sukcesu. Jakie relacje łączyły boterów i autorów oprogramowania? Czy wchodzili ze sobą w jakieś interakcje? Czy trzeba było czasami współpracować ze sobą bezpośrednio? Oczywiście, że tak. To była podstawa tego, żeby być efektywnym. Były tak jakby dwie drogi. Można było albo być w bliskim kontakcie z twórcami, pomagać im na różny sposób. Wtedy dostawało się cynk o różnych rzeczach. Testowało się funkcje, które dawały dosyć mocną przewagę nawet nad innymi boterami. Albo bardzo dokładnie prześledzić kod źródłowy, znać odpowiednie języki programowania i po prostu na własną rękę modyfikować to w sposób, który daje nam jakąś przewagę. Mnie udało się być w jednej, w drugiej grupie. To dawało mi taką podwójną przewagę, że było mi troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o Metina. Są producentami najlepszego programowania, przynajmniej byli. W styczniu 2022 roku się to zakończyło. Slate, z którym miałem bardzo dobry kontakt przez lata, został aresztowany za sprawą Gameforge'a. On udostępniał oprogramowanie, które pozwalało na pełną automatyzację, a ja bazowałem między innymi na tym programowaniu, ale z dużą, dużą, dużą ilością własnych skryptów. Od początku 2022 roku już to oprogramowanie niestety nie istnieje, a sam Slate raczej nie poprogramuje. Botowanie kojarzy się z kupowaniem sobie czasu, ale czy tak było naprawdę? Jak czasochłonne było to zajęcie? Wszystko zależało od tego, jaka akurat gra była na celowniku, jakie serwery, czy te serwery były starsze, czy nowsze. W nowych serwerach wszystko dzieje się dużo bardziej dynamicznie, więc wtedy tego czasu trzeba poświęcić znacznie więcej. Największe żniwa były w czasie eventów. Wtedy trzeba było działać bardzo szybko, wtedy deweloperzy, GM-owie byli dużo bardziej uważni, no ale wtedy można było zarobić kilkukrotnie więcej. W sytuacji, kiedy powstaje nowy serwer, i wszystko dzieje się tak dynamicznie, że ta topka zmienia się z godziny na godzinę. Każda minuta jest w stanie przynieść jakieś zmiany, co chwilę ktoś dostaje się do nowych lokacji, co chwilę ktoś wbija jeden topowy przedmiot, no to wtedy zdarzało się, że trzeba było siedzieć po 40 godzin bez przerwy przed komputerem, żeby móc to wszystko skonfigurować, zobaczyć, jak to wszystko się rozwija, co edukacja potrzebne. Natomiast jeżeli akurat nie było żadnego nowego serwera, wszystko już było tak mocno ustabilizowane, czasami wystarczyło 20 minut dziennie. Do tej pory rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o automatyzacji. A co z błędami i exploitami? Czy to były rzeczy, które były jakkolwiek przydatne w gold farmingu? Z rzeczy, które były z mojej perspektywy największym game changerem
Metinie. To był moment, w którym jeden z znajomych odkrył błąd polegający na edycji odpowiednich wartości przy postaci w pamięci i pozwalało to na obniżenie cooldownu jednej umiejętności ninja, mianowicie trującej chmury, do tego, że dało się ją wypuścić kilkaset razy na sekundę. To sprawiało, że postać na, dajmy na to, 20 poziomie była w stanie zniszczyć wszystko, co tylko była w stanie zauważyć. Taką postacią można było przejść przez dowolną lokację, do której miało się dostęp i absolutnie wszystko, co było w zasięgu wzroku, po prostu padało. To było w fazie testów, to znaczy o tym wiedziało kilka osób na świecie i ja byłem jedną z tych osób. Kiedyś poświęciłem kilka dni na to, żeby sprawdzić, jak daleko mogę się posunąć. Kiedy ktoś to zauważy i kiedy ktoś w jakiś sposób zareaguje i pamiętam, że byłem... Też jest popierdolone, jak ludzie znajdują takie obskurne dziury w systemie, no nie? Jak chociażby tutaj w tym Metinie, albo jak graliśmy w New World'a, to pamiętam, jak ludzie odkryli to, że... Jak się jest tankiem podczas wojny i z alt tabujesz grę, to wtedy jesteś nieśmiertelny, więc stoisz na punkcie, jesteś nieśmiertelny. Tutaj oni, wiadomo, czy cheat engine'a używali, ale no... New World to była taka padaka pod względem... Jak można nie przewidzieć takich rzeczy, nie? Byłem w stanie wbić praktycznie maksymalny poziom w grze w przeciągu 2 dni. Inni poświęcają na to lata, wtedy mając dostęp do tej funkcji, no nie było żadnych limitów. No i Gameforge przez jakiś rok nie reagował na to w żaden sposób. No po co? Później już przestało to działać, ale przez jakieś pół roku było dosłownie kilka osób na świecie, które miały do tego dostęp. No i to był jeden z lepszych elementów tego całego mojego doświadczenia. Być może dlatego farmerom w LoLu swego czasu żyło się całkiem nieźle. LOL to jest dosyć ciekawa historia, bo przez krótki okres, bodajże w 2010-2009 roku, był dziurawy system referencyjny. Mogliśmy zapraszać swoich znajomych i kiedy osiągnęli oni 5 level, czyli przeszli przez samouczek i rozegrali kilka gier, na naszym koncie zostało zapisywane, że ten gracz został przez nas zaproszony i w zamian za takie zaproszenia dostawaliśmy nagrody. Można było zrobić nawet, zaprosić 1000 osób, jeżeli te 1000 osób wbiło 5 level, dostawaliśmy horrendalne ilości waluty, to się nazywało Riot Points. W tym wszystkim był taki błąd ze strony Riotu, że w żaden sposób nie sprawdzał, czy te konta są prawdziwe. Jakiś czas temu, gdzieś tam w okolicach 2015 roku, znalazłem dysk, na którym miałem właśnie pozapisywane wszystkie loginy do tych kont referencyjnych. Na tamten czas miałem... 14 tysięcy, co jest grane, jaki to jest ogrom operacji. Zrobione 19 tysięcy kont. 19 tysięcy zlewelowanych do 5 levela. Jeżeli zmodyfikowało się klienta w taki sposób, że dało odpalić się go kilka razy i zmniejszyło się rozdzielczość maksymalnie, jak dało się to zrobić w pliku konfiguracyjnym gry, to była możliwość odpalenia nawet kilkuset klientów w tym samym czasie. Niekoniecznie super zaawansowany i topowy sprzęt był potrzebny do tego, żeby odpalić kilkaset klientów. Wystarczyło odpalić je w oknie na przykład 60x30 pikseli. Jeżeli odpowiednio zautomatyzować to prostym skryptem, dało się rozgrywać kilkadziesiąt meczy ze swoimi postaciami walczących na siebie. Te postacie nawet nie musiały się ruszać. Miniony same rozgrywały całą rozgrywkę. W końcu jedna albo druga strona wygrywała. Wtedy jeszcze nie było protekcji przed byciem AFK. Konto, które miało 1000 referali i to było w zasadzie konto, które miało całą zawartość gry. Byłem w stanie zrobić w 6 dni. Miało 30 level, odblokowane wszystkie postacie, większość skinów. Pamiętam, że bodajże Medieval Twitch był za 250 referali, więc to było dla przeciętnego gracza wręcz niemożliwe, żeby coś takiego uzyskać. Była to bardzo rzadka skórka. W Polsce nikt nie był zainteresowany tego typu kontami, natomiast na zachodzie tak, jak najbardziej. Niemcy, Holendrzy, Francuzi kupowali konta bez problemu. Jedno konto schodziło za kilkaset euro. Najbardziej oczywistą odpowiedzią twórców na problem farmingu w grach jest ban. Ale czy jest to odpowiedź skuteczna? Czy dostanie bana było jakimkolwiek problemem? Jeżeli chodzi o Tibię, to był problem. W dawnych czasach przejść przez ten Lugard. Można to było zrobić na bocie, natomiast mimo wszystko wymagało to więcej uwagi. Tibi, taki ban faktycznie był czymś, co mogło zaboleć. Żeby móc efektywnie działać w niektórych miejscówkach, trzeba było mieć postać z określonymi skillami, magic levelem. Bany były wręcz taką codziennością i tam nie było pytania, czy dostałem bana, tylko ile. Cały czas była pula kont gotowych i jeżeli chodzi o bany w Metinie, to śmiało mogę powiedzieć, że jest to około 20 tysięcy zbanowanych kont. I tam nie był to problem. Problem był wtedy, kiedy bany wlatywały na magazyny
gdzie były przytrzymywane przedmioty, raz na jakiś czas był... No tak, to że robola ci skasują, to nie ma problemu. Gorzej jak ci to, co robol zrobił, skasują. Było tworzone konto nie po to, żeby farmić, tylko po to, żeby sprzedać konto, które jest wyposażone w topowe przedmioty, dobrze wylevelowane. To konto oczywiście było lepiej zabezpieczone niż te pozostałe. Taka postać znajdowała się przeważnie w top 100 na serwerze. W wielu przypadkach to była inwestycja, bo taka postać sporo zarabiała, jeżeli grało się i wiedziało, co się robi. Natomiast zdarzało się tak, że na takiej postaci dostawałem bana. Był tam ekwipunek warty kilka tysięcy złotych. I wtedy bolało to troszeczkę bardziej. Jednym z bezdyskusyjnie najbardziej zagrożonych gold farmingiem obszarów w grach online jest ekonomia gry. Jak bardzo można było nią manipulować? Ekonomia w grach jest bardzo prosta do manipulowania. Można nią manipulować albo przez deficyt przedmiotów, znaczy generowanie tego deficytu, albo przez reagowanie na to, co zapowiadają deweloperzy. W przypadku wielu eventów zapotrzebowanie na konkretny przedmiot będzie większe. Bezpośrednio w trakcie eventu konkretne przedmioty będą tańsze po to, żeby stać się droższymi już po evencie, kiedy już nie będą możliwe do zdobycia. No i wtedy bardzo ważne jest, żeby rozegrać to w odpowiedni sposób, bo czasami więcej można było zarobić myśląc niż farmiąc. Ludzie, którzy grają casualowo, nie byli w stanie śledzić cen poszczególnych przedmiotów. Przedmiotów w grze może być przecież tysiące. Więc działając odpowiednio szybko po otrzymaniu informacji, można było faktycznie dosyć pokaźne pieniążki zarobić. Szczególnie na nowych serwerach można było dosyć mocno manipulować cenami przedmiotów, po prostu skupując je wszystkie. Nieraz zdarzało mi się, że miałem ustawione 3 postacie, które przeglądały każdy sklep, który pojawiał się w dowolnym miejscu, w którym można było ten sklep wystawić. Jeżeli w tym sklepie pojawiał się przedmiot, który był w określonych ramach cenowych, to on stamtąd znikał w sekundę. Nikt nie miał możliwości, żeby go zakupić. Też dało się na tym zarobić całkiem pokaźną sumę, no bo te przedmioty były po prostu ludziom potrzebne. Natomiast to też nie można było tego robić cały czas, bo jeżeli my będziemy wprowadzać deficyt na jakiś konkretny przedmiot, to wtedy on będzie bardziej opłacalny do tego, żeby ludzie zaczęli o niego walczyć, próbować go wydropić. Przeniesiemy uwagę graczy z bijania leveli na tymczasowy zarobek na tych przedmiotach, które my akurat chcemy na nich coś tam robić. Botowanie i gold farming to są zjawiska, z którymi przeciętny gracz na głębszym poziomie nie ma za wiele do czynienia. Jak zmienia się spojrzenie na grę, kiedy przekroczy się te granice? Nigdy nie grałem w grę, którą botowałem, po to, żeby coś nie osiągnąć. Ja po prostu wypełniałem pewną lukę w rynku. Był popyt. Biznesmen zidentyfikował towar, który jest pożądany i dostarczył go potencjalnym klientom. Czysty biznes. Nie ma nic wspólnego tutaj z rozrywką grami czy coś takiego. No szanuję przedsiębiorczość. No, to taki chłop to za co się nie zabierze, to pewnie będzie miał jakieś dobre wyniki, nie? Popyt jest podaż. I to tyle. W danym wypadku, widząc to, jak łatwo jest osiągnąć topkę, butując, to nie jest coś, z czego człowiek może być dumny. Więc najlepszą opcją będzie po prostu zarabiać na osobach, na których chcą płacić. Ja mam też to do siebie, że pomimo, że robię coś, co ogólnie jest uznawane za złą rzecz, to mimo wszystko staram się robić to w taki sposób, żeby możliwie nie przeszkadzać innym. Jeżeli ktoś chce przyjść w jakąś konkretną... Honorowy. Honorowy cheater. To żadna z moich postaci mu nie przeszkadzała. Ja byłem zawsze niewidzialny. Ale to, że w większej perspektywie to rozpala grę, to już tam ten... Ważne, że tam Maciusiowi, który przebiega jakoś, nie będę mocno przeszkadzał. Jakże honorowe. Jedyna rzecz, no to mogłem czasami wpłynąć na ekonomię gry, mogłem czasami wpłynąć na ceny na rynku. Ludzie tego ode mnie wymagali. Gracze bardzo narzekają na to, że w grach są boty. W grach są boty tylko dlatego, że ludzie po prostu ich potrzebują. Chcą kupić walutę, chcą kupić przedmioty. Jeżeli ludzie by nie płacili, nikt by nie botował, bo to nie jest przyjemność, żeby zostawić komputer załączony 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli istnieje uniwersalna lista rzeczy, których gracze gier online nienawidzą, jedną z nich byłby gold farming i boty, a drugą pay to win, czyli sytuacja, w której gracz płacący za grę realne pieniądze może sobie wykupić przewagę nad innymi. Widzimy, że te sytuacje mają ze sobą wiele wspólnego, ale łączy je też pewien ciekawy paradoks. Tak znienawidzone pay to win wydaje się w pewnym sensie zabezpieczać grę przed gold farmerami i boterami. To tak jakby wybierać pomiędzy skorumpowanym państwem a grupą przestępczą. Większość elementów nazywanych przez graczy pay to win w jakiś sposób uderzało
w farmerów, buterów. Każde ułatwienie, które mógł zakupić gracz, który miał pieniądze, sprawiało, że mniej musiał wydać osobom, które chciały mu sprzedać złoto. Na przykład w Metinie powstały autołowy. Jak ja o tym usłyszałem, zobaczyłem, to szok, nie? Można zostawić postać na bocie, tylko trzeba go na początku kupić od Gameforge'u. To jest dowcip. Osoba, która ma jakiś fundusz przeznaczony na grę i chce wydać na coś w grze swoje pieniądze, jeżeli ma do wyboru potężne ułatwienie ze strony producenta, jakaś forma ryzyka w nielegalnym kupowaniu waluty, no to raczej na początku wybierze to ułatwienie, które udostępnia mu deweloper. Ale czy gold farming nadal jest problemem? Czy teraz farmi się trudniej niż kiedyś? Od mniej więcej 2021 roku nie używam nielegalnego oprogramowania, żadnej automatyzacji do żadnej gry. Można powiedzieć, że deweloperzy wygrali w wielu grach. Jest albo bardzo ciężko, albo jest to po prostu bardzo nieopłacalne. Tibia wygrała tym, że pozwoliła na wbijanie takich... Ciekawe, czy chłop też się para z przedawaniem cheatów, nie? Skoro na tak zaawansowanym etapie miał te boty, które tam i te cheat engine'y i tam jakieś skrypty własne pisał i tak dalej, to ciekawe, czy jesteś zaangażowany w rozprowadzanie cheatów do gier. Nie chce mi się wierzyć, że po prostu tak chłop stwierdził, że... Chyba, że no zarobił tyle, że stwierdził, że dobra, już mi się nie chce. Nie chce, już mi się za trudny, już jest wyjebane. ...tych poziomów i dropienie tak drogich przedmiotów, że po prostu będąc wysoko levelowym graczem, zarabia się tak dużo, że raczej żaden bot nie jest w stanie tego dogonić. Było bardzo ciężko na samym końcu, żeby cokolwiek zarobić. Banhammery wpadały już naprawdę kilka razy dziennie na przykład. W tym momencie już to jest temat, który... jest zamknięty. To jest przeszłość. Gdybym mógł się cofnąć w czasie i coś zmienić, to raczej nie zmieniałbym nic, bo to była całkiem ciekawa przygoda, która bardzo dużo mnie nauczyła. Sprawiła, że cały czas trzeba było myśleć, kombinować, wymyślać coś nowego. Na pewno w bardzo pozytywny sposób zmieniło to moje życie. Poznałem dużo ciekawych ludzi. Jak opowiadam o tych moich przeżyciach znajomym, to jest zawsze taki efekt wow. Gdybyśmy kilkanaście lat temu wiedzieli o tym wszystkim, co dzisiaj mogliśmy wspólnie usłyszeć w materiale, powstrzymalibyśmy tatę Mariusza przed kupnem nam drogocennych itemów. Nie róbcie tego w domu, dzieciaki. Szybka kasa i fajne itemy to nie jedyne źródła szczęścia w życiu. MMORPG-owym życiu. Ale my byliśmy tylko śmieszną kropelką w oceanie. Nie destynacja, a podróż, drogie dzieci. Czerpcie przyjemność z podróży, jaką jest zanurzenie się do pięknego świata gier komputerowych. To powiedziałem ja, guru dobrodziej. Natomiast hardkorowy gaming rządzi się innymi prawami. To hardkorowi gracze w najbardziej hardkorowych gildiach są uzależnieni od szarej strefy. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję wam za oglądanie. W tym materiale to by było na tyle. Mówił do was FanGotten. Cześć. Dobra, mam jeszcze sekundkę, okej? Okay? Tylko nikotyna wejdzie do krwi. To nieźle. No i taka sytuacja. Bardzo ciekawy materiał. To znowu oni, totalny PogChamp kanał. No, jak komuś się nie podoba kierunek, w którym TV gry idą, no to oni są chyba odpowiedzią na to. A co do gier, no to... Don't hate the player, hate the game. Więc zjebać pay to win i... inne tego typu.